Właśnie w ramach tego 911, tak, czyli tego programu finansowego Kapitał Ludzki, wspieramy jako regionalny ośrodek naszych klientów. Chciałabym tutaj Państwu troszeczkę bliżej o tym regionalnym ośrodku Europejskiego Funduszu, o tym naszym projekcie troszeczkę więcej powiedzieć. O tym projekcie, bo jesteśmy właśnie projektem finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego. Wobec tego też wiemy, jak całość takiego aplikowania i takiej realizacji wygląda. Jesteśmy projektem, który jest realizowany przez VAR. Cały projekt regionalnych ośrodków polega na tym, że Polska została podzielona na takie regiony, które w ramach każdego regionu przyporządkowano jeden regionalny ośrodek Europejskiego Funduszu. Na terenie całego kraju działa 52 takie ośrodki. Powstały one po to, żeby ten właśnie Europejski Fundusz Społeczny w jak najlepszy sposób wykorzystać. Europejski Fundusz Społeczny, jak sama nazwa mówi, powinien wspierać społecznie te rejony, które są w gorszym stanie, w większej potrzebie do tego, żeby te pieniążki wykorzystać. Tak? Wobec tego przedstawię Państwu to, kto może korzystać z naszych usług. Tak naprawdę klientem może być każdy. Każda osoba, która chciałaby się dowiedzieć o wsparcie, czyli o możliwość skorzystania z Europejskiego Funduszu Społecznego, może się do nas zgłosić. My pomożemy w wyszukaniu szkolenia, z którego może skorzystać, bądź też z innej formy otrzymania dofinansowania właśnie z Europejskiego Funduszu Społecznego. To wsparcie dla osób fizycznych to tylko usługa, tak zwana usługa informacyjna. W pozostałych usługach regionalnego ośrodka z pozostałych usług mogą korzystać tylko klienci, którzy posiadają formę instytucjonalną, tak? Czyli czy to są samorządy, czy to są stowarzyszenia, czy inne organizacje. Taką priorytetową grupą, takimi instytucjami, na które kładziemy szczególny nacisk, to są organizacje pozarządowe, to są szkoły i cała ta dziedzina edukacji oraz inne podmioty, które działają na terenach gmin wiejskich, wiejsko-miejskich i tych miastach do 25 tysięcy mieszkańców, czyli tych takich mniejszych ośrodkach. Regionalny ośrodek w Pile pracuje na terenie tych 8 powiatów północnej Wielkopolski. To są powiaty Chodzieski, Czarnków-Słodzicz-Czemecki, Międzychodzki, Obornicki, Szamotulski, Pilski, Wągrowiecki i Złotowski. Oczywiście klientem może być też nie tylko instytucja z danego powiatu, ale też może to być jednostka, która chciałaby realizować projekt na tym terenie. Czyli nie chodzi nam o to, żeby instytucja była z terenu tego powiatu, tylko chciała realizować projekt w tym właśnie obszarze. No i w ramach naszych usług świadczymy usługę informacyjną, doradczą, realizujemy szkolenia oraz animacje. Tak jak już mówiłam, z tej usługi informacyjnej mogą skorzystać osoby fizyczne, z pozostałych to już jest forma instytucjonalna. W ramach informacji prowadzimy punkt informacyjny ośrodka, gdzie koleżanka Iwona Tider, która jest właśnie specjalistą do spraw informacji i promocji, jest na miejscu, odbiera telefon, jest z Państwem w kontakcie. Prowadzimy też stronę internetową, na której umieszczamy wszelkie aktualności, wszelkie niezbędne informacje. Są też tam wszystkie najważniejsze dokumenty, które są aktualne, które są potrzebne do tego, żeby przygotowywać bądź realizować projekt. Wysyłamy też newsletter, którym przekazujemy najważniejsze informacje również z życia naszego ośrodka. Oraz organizujemy takie właśnie spotkania, jak to seminaria, bądź też spotkania informacyjne, gdzie staramy się przekazać aktualne i najważniejsze informacje. W tym roku realizujemy szereg szkoleń. Tutaj są
przykładowe szkolenia, które w tym roku chcemy zrealizować. To są szkolenia z tak zwanej zasady równości szans kobiet i mężczyzn, która, jak się okazało, jest bardzo ważna przy przygotowywaniu i pisaniu wniosków z POKM-u. Przygotowujemy też szkolenia z rozliczania projektów, bo wiemy, że to sprawia czasami sporo kłopotów, dobrze się jest do tego przygotować wcześniej. Oczywiście też zarządzania projektami, to jest powiązane. Prowadziliśmy w tym roku też takie szkolenia z procedur przygotowywania, wykonywania zakupów, bo wiemy, że z tym projektodawcy mieli spory problem i tutaj chcieliśmy rozwiać wszelkie niuanse, wszelkie problemy. Oraz też właśnie pod kątem edukacji z zasad zatrudnienia personelu w projektach POKR-u, bo z tym też w ubiegłym roku był spory problem. Te wszystkie informacje o szkoleniach są zawarte na naszej stronie internetowej. Szkolenia, które będą realizowane w kwietniu, już są formularze zgłoszeniowe, już można, już są określone daty, pokazane jest, gdzie dane szkolenia będą realizowane. Natomiast można sukcesywnie na bieżąco będziemy wprowadzali pozostałe szkolenia, które chcemy realizować w tym roku. Jeżeli Państwo potrzebują informacji, jakie będą szkolenia organizowane i mniej więcej w jakim miesiącu, to służymy pomocą. Można też przesłać takie zapytanie do nas na skrzynkę mailową. Państwo w materiałach też takie kontakty do nas posiadacie. Możemy też taki harmonogram do Państwa przesłać. Zajmujemy się też animacją. Ja i tutaj koleżanka właśnie Agnieszka Kołbowska jesteśmy animatorkami, w połowie animatorkami, w połowie doradczyniami. Animacja polega na tym, żeby, tak jak mówiłam wcześniej, Europejski Fundusz Społeczny działa po to, żeby wspierać te regiony, w których jest trudniej, na które trzeba w jakiś sposób dofinansować. I my jako animatorki poszukujemy też takich problemów, takich miejsc, gdzie to dofinansowanie jest bardziej potrzebne. Czyli diagnozujemy te problemy, tak, społeczno-ekonomiczne. Szukamy takich, wiadomo, że potrzebny jest tutaj wtedy beneficjent, ktoś, kto będzie taki projekt realizował. Bo z tego też poszukujemy takich liderów, którzy chcieliby cokolwiek na tym rynku zrobić. I staramy się też wspierać takie instytucje, które działają wspólnie, żeby zawiązywały partnerstwo na rzecz rozwoju danego środowiska. Wobec tego takie nasze działania właśnie mają eliminować bądź niwelować problemy społeczne. No i ta druga część naszej pracy to jest doradztwo. Doradztwo w zakresie i przygotowywania samego projektu, przygotowywania wniosku, również pracy w generatorze wniosków aplikacyjnych. I już po tym złożeniu tego wniosku do oceny, również na etapie realizacji. Także właściwie w każdym etapie przygotowywania projektu, wniosku, realizacji jesteśmy do Państwa dyspozycji. Oprócz nas doradczeń mamy też taką możliwość skontaktowania Państwa z doradztwem specjalistycznym. W tym roku będziemy realizować takie doradztwo w zakresie księgowym dla projektodawców, dla osób, które realizują bądź zamierzają realizować projekt. I taki doradca specjalistyczny u nas w ośrodku też ma pewną część godzin do Państwa dyspozycji. W ubiegłym roku pilotażowo, w tym roku już w ramach naszych obowiązków mamy wizyty wspierające. To jest coś nowego, coś, co zostało wprowadzone w ubiegłym roku, przetestowane i coś, z czego rzeczywiście nasi klienci są bardzo zadowoleni, bo takie sygnały otrzymujemy. Wizyty wspierające polegają na tym, że beneficjent, który realizuje projekt, zgłasza do nas informację, że chciałby, żebyśmy na taką wizytę wspierającą przyjechali. Przyjeżdżamy wspólnie, zawsze po dwie, i przeglądamy dokumentację Państwa w takim zakresie, jakie to Państwo sobie określicie. Czyli dokładnie to, co zamierzacie nam powierzyć. My to sprawdzamy, przygotowujemy raport.